Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej brachujowej przygody, chociaż my już nawet nie jesteśmy ani brachujami, ani perchujami, a teraz maperchujami. Ja jestem Kielowski, to jest oczywiście Crusader Kings 3 i w tym momencie możemy oglądać, jak rozpada się Khazaria właśnie w tym oto pięknym momencie. Planowałem ruszyć na te Odishi, żeby zaatakować Khazaria, to się okazało, że nie ma potrzeby, mogę to zrobić na własną rękę. Dlatego zamierzam teraz wypowiedzieć całą kampanię wojenną, w której zamierzam najechać dużo prowincji naraz. Więc na początku Aran, następnie Gruzja, to zrobimy od razu inwazją, oraz Odishi za pomocą Święta Wojna Casus Belli. No i w ten sposób robimy kampanijkę na cały południowy Kaukaz. Najchętniej bym jeszcze tutaj wypowiedział wojnę, ale z Khazarami to będzie jeszcze troszeczkę zabawy, więc się chwilowo wstrzymam. No i pierwszy etap naszej wojny zakończył się praktycznie ekspresowo, bo już wróg nasz został złapany w oblężeniu. Więc mamy od razu spokój, Gruzji już nie ma, prawdopodobnie Gruzji już nie ma, no chyba, że gdzieś tutaj istnieje. Nie, Gruzja okazała się być moim wasalem z jakiegoś dziwnego powodu i nie wiem w sumie dlaczego, najchętniej bym odebrał ten tytuł, ale mam trusa. Bardzo dziwna sprawa. No nieważne, chodźmy teraz zająć się tymi Słowianami kaukaskimi, którzy sobie tutaj siedzą. Na szczęście nasz nowy wasal się zgodził, więc sułtanat Gruzji będzie dalej sułtanatem Gruzji. Ta kampania kaukaska okazała się być najmniej problematyczną kampanią ze wszystkich, wystarczyło zdobyć tylko stolicę. No i jeszcze oddaję te tereny naszemu nowemu wasalowi. O tutaj i niechże se on tym już jakoś zarządzi. Więc Gruzja trochę upośledzona, ale wciąż istnieje. No gdyby Wielka Armenia zechciała oddać tą jedną prowincję tutaj w Tabrizie, oraz tą inną prowincję tutaj w Kaketi, to miałaby swój normalny, podstawowy kształt. No ale no cóż, stwierdził mój wasal, że będzie podbijał, no to cóż, nie mogę go za to winić. Co interesujące, jest on ekscentrykiem, dosyć nietypowe znalezienie tej cechy, ale jak widać istnieje ona i ludzie niektórzy ją zdobywają. Przy okazji wypadałoby zwołać dwór raz na jakiś czas, ponieważ warto. Tego co widać, nie ma tu rzeczy interesujących, nad którymi warto się nawet pochylić, więc no cóż, przeklikaliśmy i nic interesującego się nie stało. Czyżbym widział, że mi się skończył pokój z Abbasydami? No to cóż, należy kontynuować nasz wielki marsz przeciwko Abbasydom i tym razem naszym celem będzie cały Egipt. Od razu agresywnie, czemu by nie. A skoro walczymy o Egipt, naszym celem będzie oczywiście Syria oraz Jerozolima. Słyszymy głosy w głowie i zgadzamy się zostać wiedźmą, a to ci Heca. I w ten sposób zostajemy oczywiście wiedźmą, jak tu można zauważyć, co jest dla nas bardzo ważną cechą, jest to bardzo cecha lubiana u nas. Co tu się stało do cholery? Mój wasal, Seldżuk, wypowiedział mi wojnę. On chce niepodległości. O ty gnoju, no tylko za twojego ojca było dobrze, no cóż. Będę musiał Seldżukowi pokazać, gdzie jest jego miejsce, ale wpierw rozprawię się z Abbasydami. Mam nadzieję, że mi się uda załatwić tą sprawę, zanim oczywiście Seldżuk mi rozsadzi kraj. Ale prawdopodobnie będzie to bardzo szybkie, ponieważ kampania oblężeń również będzie, zgaduję, szybka. Oblężenia trwają bardzo sprawnie. Mamy już power warscora, pomimo że jeszcze nie wygraliśmy żadnej bitwy, bo żadna jeszcze nie została stoczona. A to napawa mnie nadzieją, że szybciutko tę wojnę zakończymy i będziemy mogli ruszyć przeciwko naszemu zdrajcy z północy. Drabina eskalacyjna rośnie, ponieważ teraz Grecy ortodoksi chcą wolności, a ja na to pozwolić nie mogę. Do ogłoszenia zwycięstwa, a bardziej celu mojej wojny zostały mi już tylko dwie prowincje, więc czym prędzej się pośpieszę, by zakończyć ten konflikt. I lecimy prosto teraz na Gazę, tutaj zdobywamy Zugar i będziemy mogli ogłosić koniec wojny przeciwko Abbasydom. I prawdopodobnie po tej wojnie Abbasydzi będą znajdowali się już wyłącznie w Jemenie, no chyba, że jakieś ich jeszcze skrawki, ostatki będą znajdowały się w okolicach okołojemeńskich. Mamy wszystko to, co chcieliśmy, więc teraz możemy ogłosić koniec, wielkie zwycięstwo w Egipcie. Ferazydzi zjedli Egipt, a Abbasydzi są w Etiopii, Jemenie oraz na pustyni pod Libią. I teraz nasze wojsko musimy wycofać, ale pytanie gdzie? No najmądrzejsze byłoby wycofanie tego wojska na północ, tutaj. Ponieważ no, mają oni już trochę warscora zdobyte, a my nie możemy pozwolić na to, żeby im ta siła rosła. Rozbicie dzielnicowe Egiptu da się naprawić tylko w jeden sposób, a jest to danie jakiejś jednej losowej osobie prawa do rządzenia całym Egiptem i liczenie, czy to wszystko nie wybuchnie.
i oczywiście nawracanie każdego po kolei, kogo się tylko da. Armia została już częściowo powołana, teraz możemy ruszać na północ. Oczywiście mam jednocześnie nadzieję, że mi ta rewolta nie rozwali pół kraju, ale jeśli mi rozwali te pół kraju, to z powrotem to sobie podbiję. Jakoś sobie poradzę, może i słabo, ale jakoś na pewno. Musiało w końcu do tego dojść. Czas na pierwszą bitwę z Seldżukami, gdzie dochodzi prawdopodobnie do wielkiego stack wipe'a. Oczywiście ich armia staje zniszczona i czas, żeby się teraz obronić przed kolejną armią Seldżuków, która również prawdopodobnie zostanie zniszczona. Jest ona kierowana bezpośrednio przez ich władcę i oczywiście kolejna ląduje do piachu. Teraz mogę tę armię podzielić w sumie na pół i puścić tą na wschód, a tą mogę zająć się na przykład oblężeniami i pogonią za armiami mojego wroga. Przyjmijmy tą jeszcze bandę, prawdopodobnie najemniczą, przyjmijmy ją i ruszajmy po kolei na jego włości, żeby pokazać mu, że przeciwko nam nie staje się militarnie. Wielcy Seldżucy, a teraz praktycznie bez ani jednego żołnierza. Cóż za żałość, cóż za smutek. Ale mnie to nie smuci, mnie to cieszy. W końcu musiało dojść do upadku Seldżuków. Zbyt łatwo przyszło im pozyskanie terenów Chorasanu. W dodatku moja dobroć im pomogła. Ale ten błąd zostanie naprawiony. Sułtan Ajaz zniszczy spuściznę swego wielkiego dziadka, który był wielkim i lojalnym sługą Imperium i zostanie już na zawsze zwykłym dziadem, który nic nie osiągnie w swym życiu, bo będzie jeno w pierdlu. A teraz lecimy z kolejną wojenką domową, ponieważ teraz chyba się wkurzyli Egipcjanie. No to cóż, jedziemy dalej. Oblężenie za oblężeniem, bitwa za bitwą, wojna za wojną. Ponieważ musimy kontynuować swój wielki marsz przeciwko naszym wrogom, których jest cholera całkiem dużo. Armia przybyła, czas się zmierzyć z buntownikami. Kto zwycięży, śmiem stwierdzić, że my dokonamy rzezi greckich buntowników. To akurat mnie cieszy. Jeśli wygramy, to usłyszymy oczywiście charakterystyczny dźwięk. O, oczywiście teraz wygraliśmy ten konflikt, bardzo to cieszy. I teraz możemy bez skrupułów żadnych ruszać na południe tutaj do naszych wrogów z Egiptu oraz maszreków. Wszyscy oni są zaidami, to jest nasz wróg religijny, można by rzec, więc trzeba oczywiście i jego również pokonać. Całkiem duża armia została wyznaczona do rozprawienia się z moimi buntownikami na południu, a całkiem mała proporcjonalnie do rozbicia rewolty Seldżuków. No ale no cóż, tak najwidoczniej być musi. Jednocześnie widzę, że dzieci Kaspiana muszą być bardzo potężne z tego co ja tu widzę, bo każde jedno dziedziczy wszystkie najlepsze cechy. Brawo Kaspian! Z tego co ja widzę, a prawdopodobnie widzę bardzo dobrze, Abbasydzi upadli, nie ma ich już. Teraz mogę powolutku wasalizować sobie tych ludzi, którzy są chętni z nami współpracować. Jedyne co pozostało po Abbasydach to imamat zaicki, który już istnieje wyłącznie na północy Etiopii, w Afarze oraz tutaj w Baklinie na terenach Blemii. Jest to bardzo smutny, ale jakże interesujący koniec wielkiej dynastii Abbasydów, która została w sumie przez nas zniszczona w tak naprawdę dwie wojny. Poprzez atak na Arabię, a potem atak na Egipt. I tak naprawdę wszystko inne zjedliśmy już przy okazji. Jest to wielkie nasze zwycięstwo. A teraz po kolei możemy sobie wasalizować przeróżnych naszych sąsiadów i zjadać również Jemen. Czy ktoś chętny jeszcze zostanie naszym wasalem? Prawdopodobnie nie. Jakim cudem on ma w ogóle tylko dwie cechy? To dosyć niespotykane. A pan z Harbu chciałby zostać wasalem? A jakby mu zapłacił, to chciałby zostać wasalem? Patrz, jakie dobre pieniądze. No tylko, żeby wasalem zostać. No kurde, i to nawet chłop zostanie wasalem bez zająknięcia się, to jeszcze bardziej elegancko. Także dyplomacja, jak widać, daje bardzo dobre skutki, ponieważ teraz Harb i do nas dołączył, elegancko. Czas na kolejną bitwę z ostatkami Seldżuków. Idzie ona całkiem elegancko, pomimo że po naszej stronie są wyłącznie Mubarizunowie oraz jeden rycerz, to i tak armia pod wodzą naszego wroga zostaje rozbita. Ale nie zmasakrowana, ponieważ jak można zauważyć, ciężko byłoby to zrobić wyłącznie za pomocą samych Mubarizunów. Wróćmy naszą armię do stolicy, w sumie wypadałoby to zrobić, która zostaje właśnie zajęta i nagle nam Warscore skoczył na potęgę. O, również rozbiliśmy chyba tam armię jakąś. Dobra, tam mamy już południe zmasakrowane i jak pięknie dochodzi do stabilizacji. Skoro by już tutaj latamy, to mógłbym również zająć Ma'an oraz te tereny, bo one jakimś trafem również okazały się być seldżuckie. Widzę, że mi się ruszył napis, a to dlatego, że tutaj doszło do sporego podboju. Podboju Lahore. Ponieważ co tu się stało? No po prostu nasz wasal Emir Wali II bardzo lubi podbijać.
A to się ceni. Ja bardzo lubię, jak moi wasale są ambitni i lubią wojenki, lubią się napierdzielać. To się bardzo ceni. Szturmujmy Fort Faryard i co to oznacza? No nic. Po prostu zdobyliśmy kolejny punkcik Warscora. I czy teraz nam tyka Warscore? Tak, teraz to nam tyka Warscore. Mamy już full Warscora za bitwy, a to oznacza, że wiele nie zyskamy. Teraz musimy już tylko oblężeniami przejmować inicjatywę przeciwko naszemu wrogu. Więc fort za fortem padnie, byleby Seldżuka do pierdla wsadzić. Za Allaha, oczywiście, tylko zobaczę sobie, które baroństwo wy chcecie kupić, a gdzieś tutaj w Turcji, to proszę bardzo, czy w Turcji, to jest Anatolia. De facto w tych czasach nie wiem, czy możemy mówić w ogóle o Turcji i Turkach, bo teoretycznie tutaj Turków nie ma. Tutaj mamy Greków, są to ludzie wręcz tutaj żyjący, którzy są Grekami, tylko wyłącznie przyjęli islam, więc tutaj mamy po prostu Anatolię i tak należy to nazywać, ponieważ Turkowie do tych terenów nie weszli, a my, zaznaczmy, Turkami nie jesteśmy, bo jesteśmy zwyczajnie Arabami, Irańczykami, więc daleko nam do Turków. Powiedziałbym wręcz, że my właśnie tą turkijską ofensywę w tym momencie niszczymy. Klasycznie przyszedł moment na to, żeby też ich chłopi się obruszyli, ale my chłopom pokażemy, co my o nich myślimy. Padł Ma'an z tego co widzę, a nie, teraz pada Ma'an. Pięknie, jeszcze zostały nam 3 punkciki, które prawdopodobnie nabiją się już same. Oj, z tego co widzę, tutaj jeszcze wybukli oni w Medynie oraz w Mekce, czego się nie spodziewałem, więc jednak mojej armii nie rozwiązuje, więc jeszcze na Mekkę wyślę moich żołnierzy, a te 9000 jeszcze na Badgis i będziemy mogli wtrącić już Seldżuka do pierdla. Zatem kończymy wojnę przeciwko naszemu wasalowi, zostaje on wtrącony do więzienia i obedrę go ze wszystkich jego tytułów za tak wielką nielojalność. I w ten oto sposób upadli Seldżucy, siedzący cały czas w naszym pierdlu. Wielki upadek, a zabiorę mu wszystko, co tylko mogę. Seldżuk upadł, bo był chciwy. Pięknie się udało, Chorasan ma teraz swoje kształty, jakie mieć powinien. Nie jest teraz spuchnięty ani przesadzony. Jest piękny, zwyczajnie taki, jaki chciałem, żeby był. Na razie jest słaby, ale będzie potężny, już niedługo. Dałem mu trochę pieniędzy na start, żeby miał, żeby nie było mu smutno, więc może będzie teraz troszeczkę zadowolony i potężniejszy. Dalej kontynuować moją przygodę i moje podboje i cel naszej rozgrywki, muszę zrobić rzecz nietypową, czyli zaatakować tych Hindusów z południa. Czy są Hindusi, czy jacyś bardziej Punjabowie, ciężko mi powiedzieć, ale muszę ich zaatakować o ten teren tutaj na północy. Po co? Na co? No muszę po prostu, jestem do tego zmuszony. Ja wręcz muszę to zrobić, bo inaczej się uduszę. Pada pierwszy fort, my idziemy na północ, zaraz padnie drugi fort, to pójdziemy na południe, a jak przyjdzie jakaś armia, to ją zniszczymy. Jak się okazuje, wystarczyły same oblężenia. Ale dobra, to jest bez większego znaczenia, to czy oblężenia, czy też nie, to akurat najmniej mnie tutaj obchodzi. Bardzo ważne jest to, by te tereny, które teraz podbiłem, oddać panu stąd, bo to są tereny teoretycznie dla Sogdu, a bardziej dla Transoksjany. I teraz z tego powodu mogę zrobić sobie tytuł króla Transoksjany i teraz mogę przekonać pana Skuru, żeby to on został moim wasalem i to bez żadnych wyjątków. On ma po prostu mnie zaakceptować. I w ten sposób on zostaje naszym wasalem elegancko, właśnie to, czego od niego oczekiwałem. Poproszę również o nawrócenie, bo w ten sposób zostanie prawdziwym, lojalnym wasalem. I teraz to, co możemy zrobić, to ruszyć na Syrdarię i mieć nadzieję, że już aż takiego border gora nie będzie. Niestety, żeby ta wojna miała jakieś ręce i nogi i żeby nie ciągnęła się w nieskończoność, to będę musiał wypowiedzieć tą wojnę jako inwazję, ale to bez problemu, bo nam się prestiż bardzo szybko ładuje. W górach spotkamy armię naszego wroga, którą prawdopodobnie rozgromimy i prawdopodobnie w tym momencie mamy już 50% warscora. Oczywiście, że tak, więc teraz jedno oblężenie i mamy spokój. Dobywamy teraz czach i prawdopodobnie to kończy wojnę, a jednak nie. No to pada nasza wioseczka i w ten sposób kończy się wojna. I co ciekawe, w ogóle zarąbaliśmy rękę Jana Chrzciciela, która bardzo nam się przyda. Z tego co pamiętam, to właśnie nazywało się, że to jest ręka Jana Chrzciciela. Bardzo fajny artefakcik, który niezwłocznie położymy sobie tutaj na stoliku i nam bardzo teraz pomaga. Przypomniałem również sobie to, że z racji, że zmieniłem pochodzenie naszej kultury, to nie działa ten baner. No cóż, za jakiś czas sobie może o tym przypomnę, żeby to naprawić. Zdobywamy te tereny, które zdobyć miałem i mogę teraz podjąć decyzję o zniszczeniu apostatów. Więc nasza Malika Al-Muazzama nie będzie już kłótliwą, lecz mściwą? Może to będzie dobre tłumaczenie. Pewny do końca nie jestem, ale śmierć apostatom to jest najważniejsze.
Dawno temu my, Muhakimowie, staliśmy w opozycji do wielkiego kalifa Aliego, który tchórzliwie przyjął kompromis z uzurpatorem Muawiją, sprawiając, że my byliśmy nie do zniesienia zarówno dla sunnitów, jak i szyitów. Nasi fedainowie kończyli życia wszystkich apostatów i zdrajców, przywracali znaczenie Muhakimmy. Teraz, kiedy przyszedł ten dzień, zdradziecki kalifat upadł, a nowy charydżyzm odbił Mezopotamię i wszystkie święte miejsca. Dołącz naszej prawej sprawy, albo umrzyj, tudzież giń. La hukma illa illa. Nie wiem, jak to przetłumaczyć poprawnie. No to zmienił nam się przydomek, jest on teraz piękny i potężny i zobaczmy, jak to wpłynęło na scenę muzułmańską na świecie. Z tego, co widzę, chyba w ogóle. Chociaż gdzieniegdzie, a nie, gdzieniegdzie nic się nie stało. No to cóż, po prostu zniszczyliśmy kalifat i tyle. I żaden nowy kalifat prawdopodobnie chyba przez jakiś czas powstać nie może? Nie wiem, znaczy w sumie nie wiem. Generalnie dużo nie zmieniła ta nasza decyzja, ale miało to wydźwięk bardziej propagandowy, powiedzmy na to. Zniszczyliśmy kalifat i tyle. Czas na kolejny krok w rozwoju, proszę mnie opuścić. Czas na kolejny krok w rozwoju naszej dynastii, czyli starożytny autorytet. Pięknie i teraz możemy Asawirów rekrutować do naszej armii, gdybym tylko miał na to miejsce. Asafirowie, ile ich się bierze? Po 50? Tak, po 50 się ich bierze. Ale wciąż jest to bardzo silna jednostka, którą warto mieć. Święte Cesarstwo Rzymskie upada, Wschodnie Cesarstwo Rzymskie również upada, a niechże przypieczętowaniem jego upadku będzie inwazja na Tesaloniki. Żeby pokazać już raz na zawsze, że Bizancjum jest już niczym, gdy można go zestawić z majestatem wielkiego Imperium Ferazydów. Dlatego zbierzmy naszą armię, prawdopodobnie już po raz ostatni, i wmaszerujmy jak jeden mąż do Konstantynopola. Padają mury Konstantynopola, wiele się nie stało, kontynuujemy nasz marsz dalej. Dzielimy się na dwie armie, żeby szybciej to przebiegało, jedna armia na Brysis, a druga na Kypsele. Chciałbym powiedzieć, że dzieją się rzeczy wielkie, niespodziewane, lecz dzieją się małe i żałosne. Nasz wróg dosłownie podał nam się na tacy, przez co możemy praktycznie wybić jego armię i mam nadzieję, że również złapać go w bitwie. Nie, złapać się jednak nie uda, bo udało mu się uratować jego własną armię, ale jednak taka rzeź pokazuje, że Bizancjum już nie ma swojej siły. Plus 30 wordscora za tą bitwę pokazuje, że Bizancjum upada i traci swoje serce i zostanie prawdopodobnie wypchane już do samej Grecji. Szturmujemy jeden fort. Zaczynamy oblegać kolejny fort, ale widać, że szturmowanie pierwszego jest już wystarczające, więc więcej zdobywać już nic nie musimy. Więc kończymy naszą czwartą inwazję, pozyskujemy tereny greckie, a Bizancjum już wyłącznie patrzy na Włochy. Oczekując na wiadomości zwrotne od wielu moich nowych greckich wasali, dowiedziałem się, że Kaspian został zamordowany. Jest to bardzo smutne, zasługiwał na tron i rządzenie. Nie było mu dane rządzić, lecz dane mu było współtworzyć wiele zwycięstw na polach bitwy. Był wielkim czempionem Allaha, lecz padł zamordowany, skrycie. Najważniejsze jest to, że Kaspian, pomimo swej śmierci strasznej, zostawił spuściznę. Spuściznę w postaci swego syna Mohameda, który jest co najmniej tak wybitny jak on sam, więc nie czuje tej wielkiej straty. Przekroczyliśmy Morze Marmara, przekroczyliśmy Nil, przekroczyliśmy góry Iranu, stanęliśmy na Kaukazie. Osiągnęliśmy majestatyczne, piękne rozmiary i przede wszystkim piękny napis. Osiągnęliśmy co chcieliśmy. Ukazaliśmy światu, że nowy charydżyzm, spadkobierca azrakizmu, może mieć rację w swym radykalizmie i fundamentalizmie. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie tej jakże wybitnej serii. Zapraszam na kolejne odcinki, które już za jakiś czas i to prawdopodobnie nie jakiś bardzo bliski, ponieważ zaczyna się bardzo trudny okres na studiach. Więc dziękuję bardzo za oglądanie jeszcze raz i zapraszam na kolejne. Cześć!